Tak, to jest wielki karton, ale nie wyprowadzam się, to mój nowy środek transportu, o którym Wam dzisiaj trochę opowiem. Zanim zaczniemy, tradycyjne słowo wyjaśnienia, to nie jest materiał sponsorowany, deskę kupiłem za własne pieniądze i przejechałem na niej już ponad 700 km, więc to nie jest tak, że będę ją omawiał świeżo po wyjęciu z pudełka, tylko gdzieś ją tu odstawię. I klasycznie zaczynamy od zawartości pudełka. W pudełku przychodzi do nas deska, bezprzewodowy kontroler z kablem do ładowania, rączka, którą możemy przykręcić do deski i pomaga nam w transporcie, jest pompka, jest klucz, jest spora ładowarka, naklejki, instrukcja, zapasowe paski i kabel, który nie mam pojęcia do czego służy. Deskę można też kupić w wersji z dodatkowymi kołami zwanymi Cloud Wheels. Są to mniejsze i twarde kółka, które dają nam większy zasięg i później możemy je zmieniać według potrzeb. Ja zdecydowałem się na wersję wyłącznie z większymi, pompowanymi kołami 175 mm. Ja swoją deskę kupiłem też z zestawem świateł, przednich i tylnych, ale prawdę mówiąc nie jeżdżę często wieczorami, więc rzadko ich używam. I zanim przejdziemy dalej, chciałbym Was w tym miejscu gorąco zachęcić do naciskania... Co ja chciałem powiedzieć? Żeby nie przegapić żadnych filmów, które dla Was szykuję. Drony, kamery, tech gadżety, myślę, że znajdziecie coś dla siebie. Co mogę Wam powiedzieć o samej desce? Blat wykonany jest z kanadyjskiego klonu, bambusa i włókna szklanego. Całość konstrukcji waży 13,6 kg. Na górze mamy oczywiście grip i to jest kwestia subiektywna, ale moim zdaniem kolory i te wzory wyglądają naprawdę ciekawie. Tak futurystycznie bym powiedział. Pod spodem mamy baterię, jej parametry wrzucam właśnie na ekran i zasięg na tych kołach wynosi do 30 km. Jeśli mamy wersję z kołami Cloud Wheels, to zasięg wzrasta do 45 km. Natomiast realny zasięg zależy od wielu czynników. Od wagi użytkownika, od ukształtowania terenu, od napompowania kół, od sposobu jeżdżenia, od temperatury, a nawet od wiatru. Przy mojej wadze 97 kg, przy dużym wietrze i temperaturze w okolicach 6 stopni, deska potrafiła mi paść po 17 km. Najwięcej udało mi się wyciągnąć 25 km, ale wierzę, że przy mniejszej wadze, przy jeździe spokojnej, po płaskim terenie, no uda się trochę ten wynik poprawić. Bateria ładuje się około 4,5 godziny i na boku mamy wejście na ładowarkę, zakryte taką gumową zaślepką. Sama bateria jest w formie takich żeberek i to w połączeniu z materiałami, z których wykonana jest deska, sprawia, że jest ona bardzo elastyczna. I ja jestem w stanie sprawić, że gdy na niej podskoczę, to dotknie ona ziemi. Deska jeździ na 17,5 cm kołach, są to pompowane koła umieszczone na trakach z podwójnym kingpinem. Ja nie rozkręcałem ani nie dokręcałem traków, jeżdżę na konfiguracji dechy z pudełka, bo jest to dla mnie taki najlepszy kompromis pomiędzy zwrotnością a stabilnością przy większych prędkościach. No bo im bardziej rozkręcimy deskę, tym będzie ona bardziej zwrotna, ale przy większych prędkościach będziemy wpadali w tak zwane wobble. No i ta wielkość kół pozwala nam zjechać na jakieś leśne drogi, nierówności czy drogi z płyty. Jeździłem po lasach, jeździłem po polach i deska sobie fajnie radzi na takim delikatnym offroadzie. Największym wrogiem tej deski jest piasek czy żwir, bo koła się zakopują i mielą w miejscu, lub krawężniki, ale powiedziałbym, że takie powyżej 5 cm. Koła napędzane są przez 2300-watowe silniki Hobbywing 5330. Napęd jest paskowy i deska na największym trybie osiąga do 50 km na godzinę. Fajnie się rozpędza, sprawnie hamuje, przy czym no, przy większych prędkościach droga hamowania jest dość długa. Deska radzi sobie też ze wzniesieniami do 30 stopni nachylenia i przy większych prędkościach deska generuje dość sporo hałasu, przy czym miejcie na uwadze, że to jest moja pierwsza elektryczna deska i po prostu nie mam takiego punktu odniesienia w stosunku do innych desek. Co prawda jeździłem innymi deskami, ale nie pamiętam, jaki hałas generowały. Z boku deski mamy przycisk do jej włączenia i dobre jest to, że nie musimy go za każdym razem naciskać, bo gdy włączamy kontroler, to deska zazwyczaj automatycznie sama się też włącza. Deską sterujemy za pomocą wspomnianego kontrolera, ładujemy go za pomocą USB-C. Dobrze leży w dłoni, mamy na nim podgląd baterii, zarówno deski, jak i samego kontrolera. Mamy podgląd przejechanych kilometrów od włączenia deski, ale też taki sumaryczny licznik, ile ogólnie przejechała ta deska. Do przodu jedziemy, wychylając pokrętło do przodu, a hamujemy, wychylając je do tyłu. Wsteczny wrzucamy dwa razy, naciskając przycisk odpowiedzialny za
za tryby. Tryby zmieniamy wciskając ten przycisk raz i mamy tryby 1, 2, 3 i turbo. Im wyższy tryb, tym deska będzie reagowała dynamiczniej i też będzie większa prędkość maksymalna. Dla przykładu na jedynce pojedziemy maksymalnie 20 km na godzinę, a już na trójce do 40. I decha w dniu nagrywania tego filmu kosztuje niecałe 1000 euro i zazwyczaj wisi na wyprzedaży właśnie w takiej cenie. Nie widziałem jej w polskiej dystrybucji, zamawiałem ją ze strony producenta, szła do mnie z Chin ponad miesiąc, ale możecie dopłacić do przesyłki lotniczej. Czy to dużo? Patrząc na ceny desek All Terrain, to była dobra cena. Bo jeśli popatrzycie na przykład na deski firmy Evolve, no to są one dużo wyższe. I przejdźmy teraz do mojej opinii na temat tej deski i z najważniejszych plusów wymienię komfort jazdy. I ten elastyczny blat w połączeniu z tymi dużymi kołami sprawiają, że jazda na tym to po prostu czysta przyjemność. I za każdym razem, gdy jadę do pracy, to po prostu jaram się, że zamiast stać w korkach, mogę płynąć po asfalcie. Po asfalcie czy przez jakąś leśną ścieżkę. Komfort rozumiem też przez stabilność. Ja ani razu jeszcze nie zaliczyłem upadku. Dosłownie 3 razy musiałem z niej zeskoczyć. Czy to przez rowerzystę, który postanowił nieświadomie zajechać mi drogę, czy przez ten wspomniany piasek. Fajny jest też ten kontroler, dobrze leży w dłoni i dobrze robi to, co do niego należy, czyli kontroluje deskę. Warto docenić też kompletną zawartość zestawu. Mamy w zestawie potrzebne narzędzia typu klucze, czy nawet pompkę, więc podstawowe operacje zrobimy sami w domu. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tej deski i jej taki całokształt oceniam jako jeden wielki plus. Z minusów, ale to bardziej takich szukanych na siłę, to wymienię głośność tej deski, o której już wspominałem. Przynajmniej nie musimy używać dzwonka, bo inni uczestnicy ścieżki rowerowej no wiedzą, że nadjeżdżasz. Kolejnym minusem jest to, że nie zawsze działa automatyczne włączenie deski po włączeniu kontrolera. Wtedy wystarczy włączyć deskę guzikiem i urządzenia wracają do pełnego sparowania. Kolejna rzecz, zaślepka do gniazda ładowania bardzo szybko mi się wyrobiła i naderwała i muszę teraz wyciągać ją, łapiąc za nią palcami, a nie za ten wystający języczek. Kolejnym minusem jest to, że do cofania 2 razy trzeba nacisnąć przycisk zmiany trybu. Bodajże w deskach Boosted Board wystarczy, że przechylimy pokrętło w drugą stronę i deska zaczyna nam się cofać. Tutaj musimy podjąć jakąś akcję, ale prawdę mówiąc bardzo rzadko korzystam z cofania, więc nie jest to problem. Kolejna rzecz, deska jest dość ciężka i nie do końca poręczna. Zazwyczaj możemy ją prowadzić trzymając za tą rączkę, czy nawet za traki, bo w stanie spoczynku koła się nie blokują. Ale jeśli musimy przenieść ją przez schody czy jakiś piach, no to można się już zmęczyć. Ostatnim minusem, i jest to chyba największa bolączka, że gdy zatrzymujemy się na delikatnie pochyłej powierzchni, to mimo że trzymamy do tyłu kontroler, to i tak deska delikatnie będzie nam zjeżdżała i jest to szczególnie upierdliwe na jakichś światłach, gdy mamy jakiś delikatny spadek, a w pobliżu nie ma słupa, którego możemy się złapać, to trzeba zejść z deski, bo mimo hamowania to i tak ta deska delikatnie zjeżdża w stronę drogi. Jak już wspomniałem, to trochę szukałem tych minusów na siłę, bo szczerze Wam polecam WowGo AT2 Plus, bo zastąpiła mi samochód przy dojazdach do pracy, czy jakichś małych tripach ze znajomymi i każda wyprawa teraz dla mnie to po prostu czysty fan. I na przykład jednego dnia postanawiam sobie, że wrócę z pracy nad morzem albo przez las. I tylko pamiętajcie, żeby nosić kask i najlepiej ochraniacze, bo nigdy nie wiadomo, co nas na drodze spotka. To tyle z mojej strony, widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się, cześć!